każda afera mnie denerwuje. Stabilnie było za Tuska? Oczywiście. Niższa inflacja? Tak nie było. W ogóle nie było. A widać, że każdy, że waloryzacja ma 2-3 zł wtedy. No dlatego, że nie było inflacji. Czy to jest za coś? Ludzie nie rozumieją, jak jest inflacja, to jest i duża rewolucja. Czy te trzynastki powinny być 14 według pana? Na dużo to kraj? Nie powinno być. Co zamiast tego? Co zamiast tego? Zamiast tego wyższa emerytura. Stała? Oczywiście. A 500 plus dla wszystkich? Czy w ogóle? Komu dawać? Bo teraz każdy już nie pracuje. Którzy potrzebują oczywiście, ale nie wszystkim. No dlaczego człowiekowi, który zarabia 50 500 zł? Przecież on chyba nawet... Proszę, moje pytanie na temat drożyzny nagrywam, są internetowe. Jak pan sobie radzi z drożyzną? Jak? To jest drogo. No, oczywiście, że drogo. I wszystko ta inflacja według pana? To jest wina rządu. Czy jest pan zadowolony z rządu? Nie jestem zadowolony. Dlaczego? Jaki powód? Dlatego, że się zrobił? Dla mnie to są złodzieje. Aha, czyli... Ale no, jakiś przykład, coś zrobił tak ostatnio, co tak pana najbardziej denerwowało z tych akcji ostatnich? Villa Plus może, no nie wiem. Wiesz, wszystko, każda afera mnie denerwuje. Każda afera mnie denerwuje, a poza tym... Te dodatki przekonują? Straciłem poczucie bezpieczeństwa, odkąd ta opcja jest przy władzy. Czyli, chce pan się powiedzieć, jak się żyje teraz emerytą? Czy wystarczy na wszystko, jak to wygląda? Ciężko jest? Panie, dlaczego pan robi takie wywiady, kiedy pan jest młody i nie wie, Znaczy ja wiem, no, ale muszę pytać, taka praca. Aha, taka praca. Czy jest drogo? No bo niektórzy mówią, nie ma drożyzny. Że niektórzy nie widzą jej. Pan widzi, czy nie? Jest drożyzna, ale rozumiem, dlaczego jest. Dlaczego jest, według pana? Te warunki takie są. Dlaczego się tak to dobiegł? Dlaczego jest drożyzna? No pierwsza sprawa to wojna. Sprawa to tak, żeśmy się... A przed wojną już była inflacja, drożyzna już była trochę. Już zwiększały się ceny przed wojną. Troszeczkę, ale było już. Nie pamięta pan? Nie, bo pan coś mówi, ja nie... A, przed wojną już była inflacja, już było drogo, zaczynało się robić drogo. Nie, to dopiero zaczęło się robić, ale dlaczego? No właśnie, no. Przed wojną już było. To wojna się zaczęła w 14 roku, jak pan pamięta. I to jest przyczyna, dlatego, że już wcześniej zaczęło się... A jest pan z PiS-u zadowolony z rządu? Jak sobie rząd radzi? Myślę, że do tej pory nie było takiego rządu. Czyli ten najlepszy? No, do tej... Do tej pory. Lepiej. A jak się żył pan za platformę rządu? Były i dobre momenty, ale w tej chwili... Czy zmienił pan coś teraz? Nie, jest, proszę. Nie zmienił pan coś teraz dla tych rządów? Coś panu pasuje? Gospodarka, ekonomia? Mnie interesuje najbardziej gospodarka. Dużo bym zmienił. Co się zmieniło w gospodarce? Proszę? Co się zmieniło w gospodarce zapisu? Zbudowało się coś ciekawego? Nie da rady powiedzieć jednym słowem. To trzeba... Jest mały, że tak powiem, kierunek na działalność małych firm i średnich. Jest duży nacisk na korporacje, ale to nie spełnia warunków. Pewnie jeszcze w tych przedsiębiorców małych powinno być pompowane wszystko. Nie, przecież 3/4 dochodu narodowego to produkują, o mój telefon działa, to produkują małe przedsiębiorstwa i średnie. Tak?